Nadal niepokonani tej wiosny są piłkarze Zagłębia. W minioną sobotę Lubinianie gościli Lecha. Oba zespoły myślą o pucharze UEFA. Piłkarze Zagłębia Lubin są rewelacją wiosennej rundy rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy. Nie przegrali dotąd żadnego spotkania, zdobywając komplet punktów na boiskach rywali, m.in. ŁKS-u i Górnika Zabrze. Zespołu, który miał walczyć o utrzymanie się w pierwszej lidze, stali się jednym z kandydatów do występów w rozgrywkach o europejskie puchary. Próbowaliśmy przed i po ostatnim meczu Zagłębia znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd ta nagła metamorfoza. Oto co usłyszeliśmy. Ja uważam, że już kiedyś to mówiłem, że Wiesiu Wojno naprawdę jest dobrym trenerem i potrafił ułożyć ten zespół. Może nie ma tutaj w tym zespole gwiazd, jakichś wybitnych zawodników aktualnie, którzy by tam byli zawodnikami wiodącymi na przykład w reprezentacji kraju. Natomiast jest tutaj grupa 18 zawodników, bo tak trzeba liczyć, czy 19 nawet zawodników, którzy zostali ściągnięci z zespołu na przykład Legnickiej Miedzi, którzy wiedzą, na czym polega gra w piłkę nożną, a z drugiej strony w momencie, kiedy jest naprawdę taka rywalizacja, że człowiek nie ma problemu, jeżeli dwóch, trzech pauzuje za kartki, że wchodzą następni i grają równorzędną piłkę, to ta rywalizacja jest zdecydowanie agresywniejsza, a to prowadzi tylko do pozytywnych rzeczy. I na pewno zespół Zagłębia jest tym zespołem, który walczy od pierwszej do ostatniej minuty, bo gdyby nie walczył, to takich wyników by nie było. Zespół do rozgrywki jest bardzo dobrze przygotowany. Po wzmocnieniach, jakie nastąpiły, trzema zawodnikami zespół się skonsolidował. Na treningach jest zaangażowanie, walka, każdy walczy, każdy chce grać, każdy biega. W spotkaniu z poznańskim Lechem piłkarze i szkoleniowiec Zagłębia przeżywali ciężkie chwile. Gospodarze przegrywali już 0-2 i wydawało się, że ich szczęśliwa passa dobiega końca. Zdecydowana, ambitna gra w ostatnich 10 minutach doprowadziła do remisu, a niewiele brakowało, by komplet punktów przypadł drużynie Wiesława Wojny. Trener Zagłębia miał więc raz jeszcze powody do satysfakcji. Dzisiejszy mecz zawierał wszystko, całą dramaturgię, niewykorzystany karny. Przegrywaliśmy 2-0, no i zespół pokazał klasę, pokazał charakter i tacy zawodnicy powinni mierzyć wysoko i osiągać wysokie cele. Kadra Zagłębia Lubin jest liczna i wyrównana, dlatego o miejsce w podstawowym składzie toczy się ostra rywalizacja. Doświadczył tego m.in. Krzysztof Nalepka, który długo czekał na swoją szansę. Jaka jest recepta na sukces? No cóż, tylko ciężka praca, tak mi się wydaje, no i przede wszystkim dobry, zgrany kolektyw. Jesteście na tę pracę przygotowani? No myślę, że tak, że to pokazujemy. Wiosną w Zagłębiu zadebiutowało kilku piłkarzy z niższych klas. Dobrze zaaklimatyzowali się w drużynie m.in. Górski i Przerywacz. Rewelacyjnie gra Zbigniew Czajkowski, który bezpośrednio z Urzędu Stanu Cywilnego udał się z małżonką na spotkanie z Lechem. Pan młody należał do wyróżniających się postaci tego emocjonującego meczu. Jakie macie plany na dalsze spotkania? Na jakim miejscu chcielibyście zakończyć te rozgrywki? Na pewno było ciężko na początku, chcieliśmy się utrzymać. No ale wyszło tak jak wyszło, nie przegraliśmy do tej pory meczu, no i chcielibyśmy startować w europejskich pucharach i zakończyć ligę, no na pewno na trzecim, drugim miejscu. Zagłębie zachowało miano niepokonanej drużyny w rundzie wiosennej. W Lubinie panuje optymizm. Wszyscy wierzą, że zespół Wiesława Wojno wystąpi w pucharze UEFA. Ale jeśli nawet nie uda się w tym roku, w przyszłym sezonie Zagłębie stanie przed szansą powtórzenia sukcesu sprzed lat. Tę drużynę z pewnością stać na skuteczną walkę o tytuł mistrza Polski. Remis mimo wszystko korzystniejszy dla Zagłębia. Puchar UEFA coraz bliżej Lubina. Pucharowe aspiracje mają też piłkarze GKS-u Katowice. Ba, katowiczanie mogą mieć nawet kłopoty z wyborem europejskich rozgrywek. Zagrają w finale Pucharu Polski, mocno usadowili się w ligowej czołówce. W ostatniej serii odnieśli czwarte, kolejne zwycięstwo. Czy po takim meczu jak Polska-Izrael, jeden z jego bohaterów wróciwszy na ligowe boiska, czuje się tamtym meczem uskrzydlony, czy też może trochę wypalony? Skrzydlony raczej. Mam nadzieję, że mecz dzisiejszy, w którym będę grał przeciwko Jurkowi Brzęczkowi, bądź co bądź kandydatowi również do reprezentacji, na mojej pozycji też, wypaść jak najlepiej i udowodnić, że nieprzypadkowo się tam znalazłem.
Rywalizacja Bukalskiego z Brzęczkiem w środku pola mogła być kluczową sprawą meczu krakowskiego Hutnika z katowickim GKS-em i zadecydować o jego wyniku. Bardzo aktywny Brzęczek uciekał od Bukalskiego w bok i zaczął dokładnymi centrami siać niepokój na polu karnym krakowian. Teraz stworzył pierwszą okazję Pawluszkowi i Strojkowi uratował Szypowski. Trener Kocąb szybko ocenił niebezpieczeństwo. Przy Brzęczku jeden musi stać! Jemu nie wolno pozwolić na takie podanie! Co to za kwestie jest? Początek był jednak szczęśliwy dla Bukalskiego i zespołu gospodarzy. Po złym wyrzucie piłki przez Kucza Janusz Jelko fauluje Zakariego Lambo, a Krzysztof Bukalski właśnie pewnie wykorzystuje rzut karny i strzela w lidze swą 11. bramkę. Jerzy Brzęczek nie kapituluje. Znów stworzył szansę Zdzisławowi Strojkowi. Dopiero jednak rzut wolny w 41. minucie meczu, perfekcyjnie wykonany przez Borawskiego, przynosi gościom zasłużone wyrównanie. Bramka w ostatnich sekundach pierwszej połowy meczu, którą strzelił GKS, była już raczej prezentem defensywy krakowskiej, wykorzystanym przez Zdzisława Strojka. To mogło załamać trenera i jego zespół, ale nie załamało. W drugiej połowie do ofensywy ruszył Hutnik, a jej dyrygentem był Krzysztof Bukalski, groźny również dla gości jako strzelec. Dla Bukalskiego, który w tym czasie był znacznie bardziej widoczny od Brzęczka i jego zespołu, był to okres dobry, a zarazem pechowy. Najpierw fatalnie prowadzący ten mecz sędzia Zygmunt Ziober zbyt pochopnie wyrzucił z boiska Zakariego Lambo. Hutnik gra w dziesiątkę. Przypomina o sobie Brzęczek, który znakomicie wypuszcza Strojka. Ten nie trafia, ale w starciu z własnym bramkarzem bolesnej kontuzji doznaje Kowalik i gospodarze ostatni kwadrans próbują zmienić losy meczu w dziewiątkę. Bezskutecznie. Policja poradziła sobie szybko z tymi, którzy sędziemu chcieli swe słuszne racje przekazać w bandycki sposób. Hutnik przegrał, ale Bukalski był chyba nieco lepszy od Brzęczka. Panie Urku, chyba dobrze się panu grało dzisiaj. Czy przypuszcza pan, że jeszcze w tym sezonie skoczy pan do reprezentacji na rozgrywającego? Na pewno będę walczył o to, żeby grać w reprezentacji, ale ostatnio drużyna wygrała. Jest takie powiedzenie, że zwycięskiego składu się nie zmienia i po prostu to będzie zależało oczywiście przede wszystkim od mojej dyspozycji, jak również od trenera. Ja myślę, że na pewno będę robił wszystko, żeby do tej reprezentacji wrócić, a czas pokaże, czy mi się to uda. A jak pan sądzi, jak z tą dyspozycją jest obecnie? Ja szczerze mówiąc jestem zadowolony, od kilku meczów gram coraz lepiej, strzeliłem dwie bramki, tak więc no myślę, że po tym początku niezbyt dobrym, teraz już czuję się coraz lepiej, rozumiem z kolegami i po prostu myślę, że z meczu na mecz będzie jeszcze lepiej.